Te góry, co widzimy, są to góry Stara Planina. Przejeżdżamy przez te góry, przez przejście Szybka. O Szybce i historii nakręciłam już film i jest na moim kanale. Stara Planina rozdziela się na północną i południową Bułgarię, a my właśnie zjeżdżamy do południowej części Bułgarii. Zjechaliśmy już z przejścia Szybka i jesteśmy w południowej Bułgarii. No i tu oczywiście z tej strony jest Stara Planina, która rozciąga się od Belgradu. Są tam niższe te góry. Przez całą Bułgarię, aż do Morza Czarnego. Ogólna powierzchnia Starej Planiny wynosi 11 596 km², a najwyższy szczyt to Botep 2376 metrów. I tak, tam widać śnieg. A tutaj z lewej strony zaczyna się następna góra, jest to Sredna Góra, potem przez nią będziemy jechać. O tutaj widać, o tak, z tej strony, prawda? Za tymi drzewami, o tutaj, ale na razie nie będziemy jechać, jedziemy inną trochę drogą. A tu jeszcze mamy Stara Planina, jak się ciągnie. A tutaj Sredna Góra, a my po środku. Tutaj zaraz w lewo będzie, znajduje się Paweł Bania. Są one, o tutaj się jedzie, Paweł Bania. Są tu, znajdują się mineralne źródła, gdzie się leczy choroby układu oddechowego, reumatyzm i inne. Są tu też plantacje olejków różanych, z których Bułgaria jest słynna. Dodam też, że w Bułgarii jest dużo mineralnych źródeł, to znaczy tutaj oprócz Paweł Bania, Werszec, Bonieszta Woda, Smolian, Smolian i Sofia i tak dalej. A tutaj Sredna Góra. A tutaj znowu Stara Planina. Widać tam śnieg. Zbliżamy się do miasta Kalofer. Tutaj się właśnie urodził Hristo Botev, poeta i rewolucjonista. Może zobaczymy jego pomnik. Nie wiem, ale trochę tam może zobaczymy. Tu jest Kalofer, jego zdjęcie. No, tam daleko widać za drzewami jego pomnik. A tak w ogóle to... O, tutaj właśnie. Tutaj jest mechana jakaś, o tam jest pomnik jego. Widać, ile jest bliska. Dobra. Teraz tak. Tutaj jeszcze raz. Widać Kalofer. A my teraz już wjeżdżamy w góry Sredna Góra. Dobra, teraz jesteśmy w Sredna Góra. Jeszcze aha, no tak, teraz już będziemy zjeżdżać z tego. I teraz tak, ogólna powierzchnia Sredna Góra wynosi 5960 km², a najwyższy szczyt to Goleam Bogdan
1603 km. Tutaj tak trochę źle widać, bo to jest mgła niestety. Są to następne góry Rodopy, które znajdują się w południowej części Bułgarii i troszkę w Grecji. Ich ogólna powierzchnia jest około 18 tysięcy km kwadratowych. Większa część tych gór znajduje się w Bułgarii, bo 14 738 km kwadratowych, a najwyższy szczyt to Goran Perlik 2191 metrów. I jeszcze dodam, w południowo-zachodniej części przylegają do Rodopów góry Ryła. Są to najwyższe góry z całego Półwyspu Bałkańskiego i zajmują szóste miejsce po wysokość. Ich powierzchnia wynosi 2629 km kwadratowych, a najwyższy szczyt to Musała 2925,2 metry. I jeszcze są jedne góry, które są częścią gór Ryła i Rodopy. Są to góry Piryn. Ogólna ich powierzchnia zajmuje 2585 km kwadratowych i najwyższy szczyt to Wichren 2914,3 metry. I tu właśnie w górach Piryn znajduje się najpiękniejsze na Bałkanach miasto, zimowy kurort Bansko. Widoki są tam piękne. No i tutaj taki Rodopy widać trochę, ale tam jest mgła po prostu. Nie widać, liczyłam, że będzie widać i to jeszcze tam hen. A tu już się zbliżamy do Trut, a tutaj są firmy, które sprzedają samochody. No a tam naprzeciwko widać Rodopy. No, Trut. I teraz tutaj, o tutaj jakieś samochody są do sprzedaży. Tutaj ciągniki takie tam różne dla rolników. No i trochę tam dalej są właśnie te firmy. No i tutaj samochody. Ząb samochodów do wyboru, do koloru z tej strony i zaraz będzie z drugiej strony chyba też. O, tu też jakieś super samochody. No i tak tutaj do końca tego miasteczka. Tak jest, te firmy tutaj tak sprzedają, o. Te mobile tam dają, o, to proszę, o. I tutaj z tej strony, to zielony mi przeszkadza, no proszę, dobra, i tak. Gdy ty mam mnogo ty... No dobra, tutaj, bo już wyłączyłam i mąż mi ochrzanił, że nie pokazuje. A to jest ze wszystkich stron, o. To już... Proszę. Do wyboru, do koloru. A teraz sobie wjedziemy tutaj na autostradę Trakia. Dlaczego Trakia? Bo tutaj na tych terenach kiedyś zamieszkiwali Tracy. A stolicą Traków był Plovdiv. I pewnie wiecie z historii, stąd pochodzi Spartacus. No i tutaj Trakia. Z tej strony i z tej strony i autostrada. Gnamy naprzód. No tutaj mam widać bliżej
do dopy. Nie ma tego, tej mgły. A tutaj jest, się zbliżamy do jednej wioski. No to już mówiłam o rudopach. I to jest tam hen. Daleko się rozciągają. Jedna, znowu Syło. I tak na zakończenie filmu powiem, że jeszcze są trzy góry w Bułgarii. Są to Lulin i Witusza do Sofia i Strandža do Turcja. No i tak można powiedzieć, to, nie, to w ogóle jest tak, 50% w Bułgarii to są góry. A tutaj trochę tak sfilmuję wioskę na południu Bułgarii. No a tutaj na wprost są Rodopy, już się zaczynają. Tutaj pełno samochodów, ruch w tej wiosce. Rynek tutaj jest malutki. No po prostu bogata wioska. A tak damy do końca. Się pniemy do góry.